Ten bieg to był pierwszy test po prostu na 400 metrów. Wiadomo, te pierwsze starty są trudne, więc na początek trzeba było wykonać założenia trenera, czyli ruszyć w miarę odważnie. Dziewczyny, które biegały ze mną w tym biegu, są zdecydowanie szybsze, więc żeby się ich nie wystraszyć na początek, no i potem utrzymać to tempo na tyle, ile się da, więc dałam z siebie wszystko i jak na ten pierwszy start jestem bardzo zadowolona. Zdecydowanie lepiej czuję się na stadionie. Ja nie jestem typem szybkościowym, a jednak na hali typy szybkościowe mają troszkę łatwiej. Ja zazwyczaj rozpoczynam na końcu stawki, więc potem jest mi troszkę trudniej, ale do sztafety myślę, że i osoby z szybkością i z wytrzymałością są potrzebne, także zazwyczaj odnajduję swoje miejsce. Femke Bol jest naprawdę objawieniem ostatnich 2 lat, ale to, co robi w tym roku na hali, to jest naprawdę wielka przyjemność oglądania i podglądania takiej młodej dziewczyny, ale która biega naprawdę pięknym rytmem, więc można to od niej podejrzeć i troszkę zgapić. Mimo tego młodego wieku właśnie nie rusza na łeb, na szyję, tylko wszystko jest takie wyważone, przemyślane, wie kiedy przyspieszyć, kiedy zwolnić, więc naprawdę te biegi wygląda się świetnie. No i będzie na pewno dla nas wielką rywalką. Sztafeta Holenderek będzie bardzo, bardzo mocna. No ale my jesteśmy znane z tego, że tanie skóry nie sprzedamy, więc właśnie śmiałyśmy się w Kolorumie, że to jest taka mini sztafeta, 2 Polki kontra 2 Holenderki. Więc jest pierwsze miejsce dla Holenderek, drugie dla Polek, trzecie. Ale spokojnie, my mamy w zanadrzu jeszcze swoje tak zwane petardy, więc nie będziemy pokazywać wszystkich kart przed halowymi mistrzostwami Europy.